Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy, w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Przyczyną lęku człowieka jest jego grzeszność. Trudno jest być blisko Pana Boga ze świadomością własnej nieczystości, upadków, a jeszcze niechęci do siebie za to, jak żyje. Wołanie Piotra jest swoistą obroną przed Chrystusem, ale też i przed przyjęciem siebie jako człowieka grzesznego. My nie akceptujemy siebie jako ludzi grzesznych. Jezus każe odbić od brzegu, dosłownie od ziemi i wypłynąć na głębie. Jezus chce od człowieka głębi. Prawdziwa głębia to nie tylko głębokie rozpoznanie swojego grzechu, ale też doświadczenie dotknięcia miłosierdzia Boga. Głębia jest także symbolem zaufania Jezusowi, powierzenia się Jemu. Człowiek przede wszystkim przestaje liczyć na siebie. Szymon jest świadomy własnej grzeszności i wobec Jezusa jako mistrza czuje się człowiekiem małym, niegodnym. Jego grzeszność przeraża go. Jezusowi nie przeszkadza grzeszność Szymona. On kocha go w jego grzechu, kocha go w jego słabości. On chce w nią wejść. Nie doświadczymy głębi, nie wchodząc w doświadczenie porażki, kompromitacji, odczucia smaku przegranych lat życia. Zobaczmy, jak bardzo nas sytuacje przegrane upokarzają, a przez to prowadzą do pokory. My często wygrywamy swoje życie dopiero po latach, kiedy wydaje się, że wszystko zostało tak naprawdę stracone. Głębią jest zaufanie słowom Jezusa. I nie jest ważne to, czy spełnią się nasze zamiary. Przez nieosiąganie, przez niezdobywanie docieramy do Jego słowa. Zauważmy, że wiele spraw przecieka nam między palcami, ponieważ pozbawieni jesteśmy zaufania Bogu. Czym jest zaufanie? To między innymi zgoda na wszystko, co daje Jezus. Bez doświadczenia własnej grzeszności nie można pójść za Chrystusem. Jej świadomość podprowadza pod głębię, która jest zawierzeniem Bogu we wszystkim. Dopiero wtedy można wszystko zostawić i pójść za Panem, kiedy człowiek zgodzi się na to, aby przestać kierować swoim życiem, bo my generalnie chcemy mieć kontrolę nad wszystkim, co się wydarza w naszym życiu, włącznie
z modlitwą. Jak ona powinna wyglądać? Jak powinny kształtować się moje myśli, moje uczucia, moje słowa? Istnieje takie myślenie, że do spraw wielkich należy się przygotować, czyli uporządkować swoje życie moralne, być człowiekiem mniej grzesznym, a tym samym bardziej podatnym na współpracę z Bogiem. Ważne jest i to, aby zmniejszyć swój lęk, który wydaje się być przeszkodą wierności Bogu. Jezus mówi jedynie o zaufaniu Jemu. Nie przeszkadza mu to, że Piotr jest człowiekiem grzesznym i że serce ucznia wypełnia nadmiar lęku. Piotr z rybaka ryb staje się rybakiem ludzi. I to jest niezwykłe, że człowiek, który doświadcza, że Bóg nie gorszy się nim, jest zdolny pójść za nim. Zobaczmy, co nas blokuje na pójście za Chrystusem. Świadomość, że Bóg mnie odrzuca takim, jakim jestem. Że Bóg jest zgorszony moją grzesznością. Tymczasem okazuje się, że każdy grzesznik jest dobrym kandydatem na świętego. Każdy, kto jest świadomy swoich grzechów, słuchający Słowa Bożego, jest otwarty, aby Bóg zmienił jego życie. Okazuje się, że każde wydarzenie może stać się miejscem spotkania człowieka z Bogiem i nowego otwarcia życia.